No, ulica Świętego Tomasza dzisiaj i przed wojną, za moich czasów się nazywa ulicą Ludwika Solskiego, w tym zaułku, dzisiaj zaułku Niewiernego Tomasza, przeżywałem swoje pierwsze uczucia i to było bardzo wcześnie, dlatego że w klasie pierwszej szkoły podstawowej mieszkała tutaj niejaka Tereska Baran, gdzieś w tych oknach, której się podkochiwałem jako ośmiolatek, no i pewnego razu zamiast wrócić do domu na Floriańską, do rodziców, przyszedłem tutaj i wystawałem pod jej oknem. Ku, jak się potem dowiedziałem, rozpaczy moich rodziców, którzy nie wiedzieli, co się ze mną dzieje. Myślę, że to trwało dość długo, dlatego że jak wróciłem już na Floriańską do siebie, to na korytarzu już czekała moja ciocia, Stefania Kaleta, która wzięła mnie prędko do siebie, gdyż ostrzegła mnie, że tam jakieś wielkie lanie przygotowują rodzice za to, że nie wróciłem bezpośrednio po szkole do domu, no i wynegocjowała ze względu na to, że to było takie szlachetne wydarzenie, wynegocjowała brak kary ze strony rodziców. Tereskę Baran potem straciłem z oczu, nie wiem, co się z nią działo, no ale był to dla mnie, bym powiedział, zaułek wiernego Tomasza, a nie niewiernego wtedy. No to jest podwórko, przez które uciekałem przed Służbą Bezpieczeństwa. W tej kamienicy nie było, był mur. O, to jest tył kamienicy, w której ja mieszkałem, więc wystarczyło przeskoczyć przez ten mur i potem albo wyjść na prawo, czyli na ulicę Świętego Marka, albo otrzepując lekko ubranie, wejść do wejścia hotelowego, do hotelu Polera, który wtedy nazywał się hotelem pod kotwicą w racji witrażu, który tutaj jest. Także to było takie miejsce, którego bezpieka nie odkryła nigdy po prostu. Jakoś nie potrafili się zorientować, w jaki sposób opuszczam moją kamienicę mimo ich obserwacji. Przedtem byliśmy na podwórku, czyli od strony tylnej tej kamienicy. Floriańska 43 to kamienica, w której się urodziłem, w której mieszkałem do 1981 roku, w której spędziłem dzieciństwo. Dzisiaj oczywiście zmieniona całkowicie, tak jak cała ulica Floriańska. Tym niemniej niezwykle się do tej ulicy przywiązałem. To oczywiście miejsce lat 60., 70. kultowe, jedna, jedyna praktycznie taka kawiarnia, która tętniła życiem przez cały rok. Proszę sobie wyobrazić to miejsce, do którego przychodzili masowo studenci Akademii Sztuk Pięknych, Uniwersytetu Jagiellońskiego, artyści, poeci. I tutaj wtedy oczywiście się paliło, więc wszystko to było zasnute dymem. Tutaj my jako licealiści zaczęliśmy przychodzić. No tutaj jeszcze jedno takie wspomnienie z tych z RIO, mianowicie kiedy powstał Komitet Obrony Robotników w 1976 roku. Ja bardzo szybko nawiązałem kontakt z komitetem i pierwsze biuletyny informacyjne dystrybuowałem z przyjaciółmi w Krakowie. A ponieważ całe liceum praktycznie tutaj przychodziliśmy, no to miałem tu dużo przyjaciół, więc jednym z działań Komitetu Obrony Robotników była zbiórka pieniędzy dla represjonowanych robotników Radomia i Ursusa. Więc wtedy w październiku 78 przyszedłem tutaj i opowiedziałem, że powstał Komitet Obrony Robotników, rozdałem biuletyn, zacząłem zbierać pieniądze. No oczywiście było to miejsce inwigilowane w dużej mierze, no bo tak jak mówię, tutaj spotykała się młodzież studencka, młodzież artystyczna, więc błyskawicznie chyba tydzień czy dwa po tym, jak zacząłem tutaj zbierać pieniądze, stawiła się Służba Bezpieczeństwa w moim domu, wręczono mi wezwanie na UB, na SB, no i tam odbyło się pierwsze moje przesłuchanie.
tutaj przy tej okazji można oczywiście opowiedzieć o mojej nowej pasji. Mianowicie zacząłem zbierać od niedawna zdjęcia z Krakowa. Kupuję je na aukcjach internetowych. Tu nawet ta sama ulica Świętego Jana. I staram się gromadzić zdjęcia, głównie przedwojenne, tak aby jakby zachować pamięć o miejscach, które się zmieniają, o ludziach, którzy się inaczej ubierają. Dawniej była taka moda, żeby na rynku się fotografować, prawda, w niedzielne popołudnie. No dzisiaj tutaj mamy fontannę, która niestety szpeci rynek. Już wolałem tą mniejszą z lat 70., w której często różne żarty studenckie się robiło, bo albo wsypywaliśmy proszek i woda się pieniła, a w czasie juwenali namiętnie tutaj wszyscy się kąpali. Woda pewno nie gwarantowała jakiejś jakości zdrowotnej, no tym niemniej widać, byliśmy bardziej odporni wtedy na bakterie. Kościół świętego Wojciecha, który tutaj widzimy, no to jest oczywiście ten najstarszy, ale on ma też, mam z nim takie osobiste wspomnienie związane, bo tutaj w latach 70. w czasie opozycji antykomunistycznej, już po powstaniu Studenckiego Komitetu Solidarności, myśmy szukali różnych form wyrażania naszego sprzeciwu wobec systemu. Tutaj również przez jakiś okres czasu urządzaliśmy cykl regularnych spotkań modlitewnych. Moje środowisko było związane, tak jak mówiłem, z duszpasterstwem akademickim. Cykl modlitewnych spotkań wypraszających, jakby proszących o to, aby Polska stała się wolna kiedyś i aby było więcej wolności w naszym kraju. Oczywiście, jak zwykle, obserwowani przez Służbę Bezpieczeństwa. No, nie wiem, czy tak można powiedzieć, no, ale jakoś ta nasza modlitwa została wysłuchana. Dzięki Bogu dzisiaj Polska jest wolna i myślę, że warto było. Warto było się zbuntować i wtedy pokazać, że jest na czymś, jest coś, co nam, na czym nam bardzo zależy, a tym czymś jest wolność. To tyle po tym spacerze. Mam nadzieję, że te miejsca nabiorą jakiegoś żywego znaczenia dla Państwa, kiedy będziecie patrzeć na Kraków, w którym każdy kamień oczywiście jest zapisany swoją historią, a to, co Państwu pokazałem, jest jakąś zapisane moją osobistą historią tego ukochanego miasta.